Siemano, Vader Heroes na serwerze 432. Dzisiaj zrobimy sobie taki malutki przegląd konta, troszeczkę tam pogram, powiem co się tutaj wydarzyło. Po ostatnim live'ie w sumie dużo się nie zmieniło, a nie, troszeczkę się zmieniło. Powiem wam, że teraz właśnie wbiegłem po schodach, więc może mi troszeczkę szybko oddechu zabraknąć. I tak, mamy cały czas evencik, w sensie ja mam, który jest mega świetny, daje dużo golda na start i losujemy. O, i jak najbardziej chcę zdobyć jak najwięcej tych orange artefaktów. Cieszyłbym się, jakbym mógł zdobyć cały jeden artefakt. No kurde, mogę odczekać tę sekundę, minutę, żeby złapać oddech, no ale dobra. Z teamu, co tu się zmieniło w teamie? Tak jak na live, ktoś był albo nie był, dużo osób było, było mega fajnie. Wylosowałem Heartwatcher, która mi mega polepszyła team na walkę z bossami. Zrobiłem gro, nad którym tak myślałem, że no nie lubię tej postaci, szczerze mówiąc nie lubię tej postaci, ale jakoś nie miałem dużego wyboru i po prostu chciałem coś jeszcze zrobić na 6 gwiazdek. I no dużo on mi nie pomaga, no nie powiem, dużo nie pomaga, ale zawsze coś. Spróbujemy sobie zawalczyć z bossem, jak widzicie, no jak wylosowałem Heartwatcher, byłem od razu w topce, ale już troszeczkę spadłem na top 5. Zobaczymy, gram mniej więcej takim teamem tutaj. No, jeszcze nie do końca on jest dopracowany. Zresztą to są 5-gwiazdkowe postacie, więc to jeszcze się pozmienia. Jeszcze Guild Techa tak bardzo nie... No nie wbiłem jeszcze nie wbiłem. Bo... Czekajcie, czy ona bije tylko tylną linię ze skilli? Nie, losowych, dobra. No jeszcze nie wbijam Guild Techa, bo tak niby czekałem na Shelter Event, żeby co najwyżej sobie, chociaż nie lubię tego, kupić za Guild Coiny jakieś postacie. I rozkminam, czy na pewno będę grał Warriorami. Póki co mi się podobają, na przykład no gro może nie, a ten Bra cały i King Baton mi się bardzo podobają z Warriorów. Chciałem ich jak najwięcej ulepszyć i zobaczymy, jak to wyjdzie. Damage nie za duży. W ogóle bardzo fajna ikonka tutaj, co ten typek ma na samej górze. Możecie sobie zobaczyć damage, jaki właśnie robicie, jeżeli tu ktoś z was jest, to... A pochwalcie się w komentarzu, że jesteście w tej gildii, jeżeli w jakiejś... O, jeżeli jesteście w innej gildii, na tym serwerze, to pochwalcie się, jak wam idzie, jaki macie już, którą macie, którego bossa macie. Największy minus tej gildii, co mi się bardzo nie podoba, ale no nie będę wyrzucał ludzi, którzy tego nie robią, ale jeżeli to oglądacie, to proszę was, zróbcie coś takiego, że jeżeli ja klikam na guild czacie, albo po prostu co dwa dni wchodźcie i sprawdzajcie na czacie, tutaj wchodzi mi guild czat, ja tak w spamie dużo, o, czekajcie, wzajemnie chyba imię zabrało, no nieważne, wzajemne, dobra, ja klikam tu, wysyła się, żeby set line, to trzeba zrobić, ustawić swoich ludzików na Guild War'a. Jeżeli to zrobimy, musi być minimum 10 teamów, a mamy 20 członków, więc to powinno być jakoś, no powinno się znaleźć tyle osób. I tutaj układamy team i wy już nic więcej nie robicie. Wy układacie tylko team, nawet byle jaki, możecie, no najlepiej najlepszy, no bo po prostu to jest walka pomiędzy gildiami. I czym wyżej, to będziemy więcej mieli punktów. No i ja tutaj potem nas rejestruję i sobie walczymy i jest super, dostajemy darmowe nagrody. No i po prostu trzeba to robić. Tu już mamy aż 3 te wariaty do odblokowania, co daje net sporo golda. Pamiętajcie, że możecie coś tam wpłacić, to szybciej wbijemy wyższy poziom, więcej golda szybciej będzie. I cóż, no już powoli muszę kikować ludzi, jak już ktoś dochodzi. Cały czas wysyłam w sumie za rekrut inwa, więc no możecie dołączać, jeżeli na czacie zobaczycie. O, tutaj rekrut, wchodzicie za okładkę i tutaj czasem ja się pojawiam, wysyłam tego invite'a, to tam możecie wchodzić. W sumie za dużo troszeczkę takich informacji powiedziałem. Pokażę wam, co mój team umie robić. Co bossa nie znajdziemy. Brave Trial. Brave Trial cały czas robię na jednej zasadzie, że w sumie jeszcze nie robiłem skrona 6 gwiazdkach, zobaczymy. Robię coś takiego, tak jak teraz. Zdejmuję EQ z moich najlepszych ludzików. W sumie to ze wszystkich zdejmuję EQ. Wchodzę tylko normą.
i klepię samą normą ten evencik. Już to kilka razy pokazywałem. Robiłem ostatnio też screeny, których jeszcze nie wrzuciłem nigdzie. Nie wiem, czy je będę wrzucał. Bo czuję, jakbym się powtarzał cały czas o tym Brave Trialu. Ale jak widzę, dużo osób po prostu olewa to i nie wiem, czy go... No, robi po prostu najlepszy team, leveluje na maksa i się nie przejmuje tym, że na przykład Brave Trial im w ogóle nie idzie. Zobaczcie, ja mam teraz przeciwników z poziomem 46k powera, a normalnie mój team miał, nie wiem, ze 100 czy coś takiego, więc te dzięcie EQ dużo pomaga. Jeżeli macie normę albo innego healera, jeżeli nie macie, no to już jest dupa, jeżeli nie macie healera, bo po prostu łatwo padniecie, więc to wtedy się aż tak nie opłaca. Ale tak jak mówię, akurat ten trik z normą w każdym filmiku, czy to w tym poradniku od 1 level do 70, czy w jakichś innych, opisywałem, że tak normę się jak najbardziej opłaca robić. I bum, 15 poziomów bez trudu poszło. Dlatego też ja nie chcę na siłę progresować. Jeżeli zrobię jeszcze z 2 szóstki, to ten mój power będzie za duży, żeby moja norma dawała radę tutaj walczyć z kimkolwiek innym, nawet jeżeli zdejmę EQ. Dobra, troszeczkę to EQ teraz tak na pałę mniej więcej ułożę. To jest niestety najgorsze, że jak je układam z powrotem, to niekoniecznie będzie w takiej kolejności, jakie bym je chciał. Tower of Oblivion jestem na poziomie 241. Spróbujemy przejść, ale w to wątpię. I czemu ten Brave Trial mi się podoba i nie podoba? Nie podoba mi się dlatego, że jest troszeczkę za mało według mnie tam nagród. A podoba mi się, że to jest dobre miejsce na wbicie peta, na szybkie levelowanie peta. I właśnie dlatego często wolę poświęcić trochę levela progresu takiego ogólnego po to, by tam wyfarmić troszeczkę i pójść do przodu. O fuck, ta trutka niestety mnie zabiła, już myślałem, że przejdziemy. Więc mój pet wygląda tak. Mam Wolfa, chociaż nie wiem, czy bym nie wolał Dira. Wolf jest dobry, bo damage mi troszeczkę zwiększy. Tak wygląda mój pet. Jak był live ostatnio, on tam jest wrzucany na kanał. Powinniście go znaleźć łatwo. O, akurat się znalazł boss. Ja niestety... Nie wiem, jakoś dziwnie mi się wyświetla ten filmik, ten live. Wydaje mi się, że on jest dostępny. O, nawet sporo zabraliśmy. Ale ja go jakoś tak nie mam w swoim spisie. Na kanale go widzę, ale w swoim spisie filmów go nie mam, co jest dziwne. To tam pokazywałem wasze teamy, to możecie sobie zobaczyć, jak inni ludzie składają teamy na tym serwerze czy na innym. Bardzo fajnie mi się podobał tamten live. Mega kozacko. Tutaj robię sobie frienda mojego ulubionego, gdzie on jest. Ty, gdzie on jest? 99 albo 100 poziom powinien mieć. Chyba, że go wywaliłem ostatnio, ale wątpię. Serio? Chyba, że zmienił nick. A jest, dobra, to jest ten typek. A on mi tutaj ubija wszystkich bossów, ja się nie muszę za bardzo stresować. Tutaj na tym Islandzie też pamiętajcie, żeby nie levelować tego na maksa, bo po prostu potworki się zwiększają. To też tłumaczyłem w filmiku poświęconym tej wyspie, Celestia Island. Żeby tak tylko nie mówić o filmikach, żeby tak tylko nie mówić o informacjach, co wam jeszcze pokazać? Tu pokazałem. Sealand niestety nie za dobrze mi idzie, niestety, no nie za dobrze, ale to jest właśnie też z tym spowodowane, że po prostu nie progresuję, bo... No nie mam czym za bardzo. A, i co tam jeszcze mam poza tymi postaciami, no... Tutaj jest sobie siedzi Yahra, która jest fajna, ale nie jestem co do niej przekonany. Chciałem robić tych warriorów tutaj, ale tak widzę, że no, ci warriorzy to tak... Samych warriorów nie będzie to najlepszy team w grze, tak mi się wydaje. Ale chcę to zrobić. Chcę to zrobić, żeby ten team był konkretny warriorów. Tylko nie takiego Honor Guarda, tylko już naprawdę coś konkretnego typu Sigmund i tak dalej. Co tu jeszcze mamy? A, sobie odbierzemy daily tego wariata. Shelter zrobiłem tyle, bo nie mam jeszcze jednego łucznika, teamu brakuje. W ogóle zapomniałem o tym, mam nadzieję, że się wyrobię do końca tygodnia. Nie mam tych ludzików, więc jest troszeczkę problem. Bo... A, może w Guild Shopie ich sobie kupię. Ale to... Nie widzę. Dobra. To potem jeszcze porozkminam na koniec ogólnie tego tygodnia. Tu niby mogę Lutza zrobić, ale nie chcę, bo...
bo wolę co innego. Miejsca tak samo jak na głównym koncie, tak i tutaj już mi brakuje. Wywaliłem dużo gemów na sloty, bardzo dużo. I jest lipa. Ogólnie miałem wcześniej aż 4 facelessów, czy 5, ale rzuciłem ich wszystkich 3 w gro, czyli miałem 4. No i cóż, to tak powstał wielki gro, tank, mega dobry tank, ale po, no, lepszy jest na 10 czy 9 gwiazdkach, ale i tak jest słaby, no i tak jest słaby, nie polecam go za bardzo robić, ja zrobiłem, bo po prostu coś potrzebowałem. Co tutaj jeszcze? Tu sobie powoli evencik zrobiłem, tu już zrobiłem, tu miałem jakiegoś mega farta, że te 2 stare mi się pojawiły ostatnio, w ogóle ich nie mam. Fuzjony tak średnio, znaczy to i tak dużo w miarę jak na start, ale raczej już więcej nie zrobię przez najbliższy tydzień, dwa. Tutaj jeszcze nic nie ubiłem, bo no niby na start to jest bardzo dobra sprawa robić to, żeby mieć golda, ale na razie mam dużo golda i cóż, niby pet, te materiały też by się przydały, ale moje ludziki dużo im nie zabiorą, więc nie ma raczej co się pchać tutaj za bardzo. Casino eventu nie robię, w sensie robię, gdzie to jest, robię tylko do nagrody za 50 albo za 100, no bo na tym serwerze akurat nie mam więcej i tyle bym tylko zrobił, bo no, jakoś tak nie bardzo mi się ten Walter podoba. Jest 4-gwiazdkowa dark postać, to jest fajne, to sobie odświeżamy, czekamy na kolejną. Monster skin. No i tak to wygląda na ten moment, powiem wam. To tak z grubsza na tym koncie. Na drugim chyba wiele się nie zmieniło, więc zakończę ten filmik. Tradycyjnie dziękuję wam za obejrzenie. Dajcie znać, jak wam się podoba, ilu was jeszcze gra. I zapraszam do gildii, jeżeli ktoś jest chętny, bo no cóż, no. Chciałbym mieć ludzi, którzy grają i biorą udział w Łupiel Guild wolnie. Nie wiem, który tu jest, czy tu są rankingi gildii, ale fajnie by było zdobywać chociaż te darmowe nagrody za te wojny, więc no po prostu bierzcie się, róbcie swój team tutaj, no i cóż. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie i miłego dnia.